5 jest godzin po północy, na zegarze bezlitosnym. Za zasłoną jeszcze luna szepcze, że jest środek nocy. I nagle tą błogą ciszę przebija jak strzałą budzik. Głośno krzyczy, że wkurzaniem nie mu nigdy się nie znudzi. Pod nie wciągam półprzytomny i narzucam ciepłą bluzę. Jeszcze kilka godzin zleci, nim na dobre się obudzę. Zamykam za sobą drzwi i wyruszam w tę przygodę, w której siła poświęcona nie równa się z mym przychodem. Setki kroków muszę zrobić, aby stanąć na przystanku, więc powłóczam nogami o zimnym, mokrym poranku. Maszeruję tak leniwie, ale bez mentalnej zbroi. Szare komórki mi krzyczą, nie myślimy, bo to boli. I kolejny dzień przede mną, ktoś by mógł powiedzieć pięknie. Nie jest cudnie, kiedy dzień jak sznur zaciska swą pętlę. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Destynacją autobusu są samiutkie wrota piekła. Atmosfera, która umysł mój dawno ostro przypiekła. Patrząc na latarnie miasta rzucające swoją łunę na deszczowe chmury nad nim i asfaltu mokry tunel. Wszystko jakoś dziwne z autobusu perspektywy. Jakieś brudne, jakieś szare i takie jakieś na niby. Jakieś smutne, jakieś przykre, jakieś marne, jakieś nikłe, jakieś takie nieprzyjazne, jakieś takie niewyraźne. Miasto mówi mi na ucho, dzisiaj będzie tylko zimnie. Lodowatym swym podmuchem mrozi mnie z każdym mym ruchem. To jaskrawe światło wnętrza autobusu krzyczy koniec, a ja tak chciałbym się zdrzemnąć chociaż chwilę, jeden moment. Jeszcze chwilkę, proszę własną swą świadomość i łudzę tym samym ciało, że jeszcze zdąży odpocząć. Jakby te 5 minut miało zmienić moje nastawienie, samo poczucie poprawić, wpuścić w ten dzień głębsze tchnienie. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Wstawanie o 5 rano jest nieludzkie moim zdaniem, żeby człowiek zamiast z żoną w pracy zjadał swe śniadanie. Tylko po to, żeby znowu kilka marnych groszy zdobyć. Bez perspektywy rozwoju mocy nie da się wydobyć. Kiedy człowiek jak maszyna marnuje wielki potencjał tylko po to, by ktoś inny ten swój kapitał powiększał. Przyjaciele mówią, rzuć to, mówią, szkoda twego życia na miejsce bez perspektywy i zdolności do zdobycia. Mówią, kibicuję tobie, nie rezygnuj ze swych pasji, bo kolejny miesiąc życia ucieka tobie w stagnacji. Co sam zrobię, jeszcze nie wiem, może skorzystam z tych rad. Decyzję zostawię sobie, w moich rękach jest mój świat. Najważniejsze to żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami. Zbudujemy świat swą chęcią i swoimi decyzjami. Każdy z nas jest inżynierem swego losu, protoplastą. Sam przed sobą będziesz się tłumaczył, kiedy światła zgasną. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Mara, to jest senna mara. Mara, powiedz, że to tylko mara jest. Boop.